pasta na chlebek ostrzejsza, ser dojrzewający dwutygodniowy, usmarowanie. Jesteśmy w Koneserze, przy ulicy Ząbkowskiej, trwa nasz jarmark wnet, na który serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy jeszcze do nas nie dotarli. Jarmark, na którym można kupić polskie produkty warzywne, bardzo zdrowe, i wspieramy polskich producentów, tych, którzy produkują zdrowe, ekologiczne produkty, produkowane naturalnie. Reprezentujemy firmę Polska Róża, która powstała 35 lat temu z inicjatywy pana Ernesta Michalskiego. Od 35 lat produkujemy naturalne soki z dzikiej róży. Owoce róży pochodzą z naszej plantacji ekologicznej w Lądku Zdroju. Tutaj możemy skosztować soków bardzo bogatych w witaminę C, naturalną witaminę C, która jest właśnie w owocach róży. Bez cukru, bez konserwantów, z polskich owoców, aronia, czarny bez, rokitnik, malina. Czyli tradycyjne owoce, które u nas można zebrać, wytłoczyć. Wszystko jest tłoczone na tradycyjnej prasie. No i bardzo zdrowe. Wszystkie smaki są dosyć takie domowe, bo i syropy, które robimy, i konfitury z płatków róży, z owoców róży są domową, lwowską tradycją zrobione i opatentowane przez pana Ernesta Michalskiego. Jesteśmy z jarmarkiem od samego jego początku, w zasadzie od pierwszej dostawy i w miarę regularnie, raz nam się zdarzyło nie być oczywiście, jakby jesteśmy no chyba stałymi klientami, lojalnymi i bardzo się cieszymy, że możemy tutaj współuczestniczyć w tym projekcie. Tak. Czym się różni ta inicjatywa od tego, co jest ogólnie dostępne? Nam się podoba to, że ta inicjatywa gromadzi ludzi, że tak naprawdę znamy się z tymi osobami już po tych kilku miesiącach, z osobami, które sprzedają. Wiemy, że te rzeczy są dobre, zdrowe i tak naprawdę nie kupujemy już w supermarkecie. Stowarzyszenie Rolników tutaj z Ponidzia. Mamy żywność głównie ekologiczną, produkty ekologiczne. No i asortyment już jest w tej chwili coraz większy i jesteśmy już coraz co tydzień, także widzę, że Państwo tutaj z Warszawy się już do nas też przyzwyczaili i klientów mamy coraz więcej. Także mamy już nowaliki nasze, są to i brokuły, kalafiory, są i koperki, także już warzywa wszystkie też tegoroczne. Podfinka to jest taka już tegoroczna, także cena jest 3-4 zł, sałata też 3-4 zł, masłowa, koperek 2 zł, natka też 2 zł. Także mi się wydaje, że ceny też są w miarę przystępne, nie są aż tak wygórowane. Ser wędzony kozi, ser kozi z papryką, pasty bazyliowe, bazylia z miętą i jogurty probiotyczne, to nasz największy hit. Ser oberlandzki niestety już się skończył. Skończył się. Także zapraszam za 2 tygodnie na następne targi. Często ludzie się dziwią, że nie śmierdzi. Może śmierdzieć po prostu, to jest charakterystyczne. Nie, ale proszę, no nie, troszeczkę tak. Dojrzeje, to trochę a proszę pana, dojrzeje, a twarde ma pan jakieś? Nie mam. A twarde też będą? Będą, za 2 tygodnie, tak? W tej chwili będą twarde również i... Ja jestem za, bardzo. W ogóle ma swój klimat takie kupowanie. Trochę lepszy niż w Carrefourze czy podobnych temu. Przede wszystkim jest rozmowa z wytwórcą, tak. Że to jest, jak jest zrobione, z czego jest zrobione, z jakich terenów. Człowiek ma jak gdyby większe zaufanie wtedy do takich produktów. Morąg warmińsko-mazurskie. Gospodarstwo liczy 72 hektary. Mamy teraz blisko 100 kóz.
Wszystkie nasze wyroby są certyfikowane, począwszy od łąk, paszy, pożywienia, poprzez udój mleka. Odwiedzamy tutaj cyklicznie, gdyż klienci, którzy tutaj przychodzą, przychodzą i wiedzą, czego chcą. Czyli przychodzą kupić, popróbować oczywiście, ale też systematycznie do nas przychodzą. Dopiero weszłam, jeszcze nie wszystko obejrzałam, ale bardzo ciekawie to wygląda. Warto było przyjść? Myślę, że tak. Jeszcze tu przyjdę. No, włączyłem się w tę inicjatywę jakieś 3 miesiące temu. Dlaczego się włączyłem? Bo chciałem propagować zdrową żywność, naturalną, nieprzetworzoną. No i oczywiście dostarczenie jak najświeższych produktów tutaj do ludzi z Warszawy. Jestem gospodarzem, prowadzę hodowlę krów i kóz. Jestem z Kurpi, staramy się w jak najmniejszym stopniu przetwarzać żywność, produkować to na zasadach takich tradycyjnych i najprostszych. Czyli zdrowe, tak? Zdrowe, tak jest. Te kozy to pana? Tak, moje kozy, akurat to są te 3. Poza tym mamy stado jeszcze 60 kóz i około 45 krów. To jest wędzarnia. To jest taka wędzarnia przenośna, żeśmy na tego typu imprezy, jak tutaj w Radiu Wnet, chcieliśmy warszawiakom pokazać, jak można uwędzić kiełbasę. Jest to bardzo mała konstrukcja, zrobiona z drzewa, starego pieca i rury kominowej. I to tyle. I zaczyna się wędzić. I tak jak widać, w środku leci dym, wisi kiełbaska. Tu można uwędzić całą szynkę, można uwędzić kurczaka, można uwędzić piersi z kurczaka, tak jeżeli ktoś nie lubi wieprzowiny czy wołowiny. Wszystko można samemu zrobić. A tym bardziej jak jest taka pogoda i zaczyna się sezon, no to na pewno to jest fajna sprawa, dlatego mówię, chcemy to pokazać, że każdy może sobie coś takiego zrobić, każdy może, wszystko opowiemy. Jeżeli są klienci, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, zapraszamy tu na stoisko do Radia Wnet i opowiemy o wędzarni, nawet o tym, jak to wyprodukować wszystko. Jesteśmy w stanie wszystko opowiedzieć, nie ma żadnych tajemnic, nie boimy się konkurencji ani czegoś takiego, no bo wiadomo, wszędzie klienci nie dotrą, a jak chcą się czegoś dowiedzieć, to zapraszamy bardzo. Chcemy doprowadzić do tego, żeby na jarmarku razem z Radiem Wnet stworzyć taką bogatą ofertę rowerową. Chcielibyśmy, żeby właściwie każdy, kto chce, mógł tutaj ze swoimi rowerkami się wystawić. Ci, którzy zawodowo zajmują się sprzedażą czy naprawą rowerów, ale również ci, którzy mają w domu jakieś rowery, prawda, z których, nie wiem, powyrastały dzieci, czy które im się po prostu najnormalniej pod słońcem znudziły i chcieliby nowy rower, a stary chcą sprzedać. Najważniejsze jest to, że przyświeca mi wielka idea, o której dzisiaj mówił kolega Andrzej, o spółdzielczości. I ta idea połączona z taką prawdziwą akcją może przynieść nam wszystkim naprawdę wspaniałe rezultaty. Metodycznie i systemowo. Takie jest hasło. I działamy. Spółdzielnia to jest działalność wspólna. To jest działalność ponad podziałami. Działalność, która jest zorientowana na interes wspólny, na dobro wspólne. I dlatego chcemy tworzyć spółdzielnię, a nie spółkę. Chcemy budować ją wspólnie z naszymi dostawcami, wspólnie z naszymi klientami, konsumentami, spożywcami, tak jak my mówimy, bo wolimy polskie słowo. I chcemy ją opierać właśnie na polskich produktach dostarczanych bezpośrednio, kupowanych bezpośrednio i takich, co do których i my, i kupujący, i sprzedający są przekonani, że to są rzeczywiście dobre produkty. Wyprodukowane zgodnie z tradycyjnymi metodami, wolne od zbędnej chemii, smaczne po prostu. I to powinien być po prostu wspólny interes kupujących i sprzedających, aby te produkty trafiały we właściwe ręce, a pieniądze bezpośrednio trafiały do producentów, bez niepotrzebnego opłacania kosztów handlowych, różnych innych. Wierzymy bardzo mocno w ten model, chcemy zakładać spółdzielnie i będziemy namawiali wszystkich, którzy tutaj kupują, wszystkich warszawiaków i okolice, żeby zostawali spółdzielcami i żeby po prostu wspierali nasz projekt.
Jarmark Wnet działa od końca września. Jak został przyjęty przez warszawiaków? Bardzo dobrze, wręcz entuzjastycznie. Pamiętamy, że na początku mieliśmy wręcz duże problemy, żeby obsłużyć tę liczbę osób, która była zainteresowana. Mieliśmy też trudniejsze okresy, 20-stopniowe mrozy, no bardzo ciężkie chwile, kiedy musieliśmy walczyć o to, żeby ten handel przetrwał, ale przetrwał. I jak widzimy dzisiaj, cieszy się nadal dużym zainteresowaniem i będziemy chcieli rozwijać, tworzyć więcej tych punktów handlowych. Mamy zapytania z innych dzielnic, mamy zapytania z innych miast, także chcemy jak najszybciej tę formułę skrystalizować i umożliwić jej rozwój poprzez pączkowanie, poprzez rozmnażanie. Jarmark Wnet jest co sobotę i co w najbliższych tygodniach? Nowi dostawcy, nowe produkty, wchodzą owoce, przychodzi lato. Myślę, że przyciągniemy też osoby, które robią przetwory, które robią drzemy. Być może niektóre z tych osób będą później te drzemy sprzedawały u nas, dlatego że wierzymy na to, że to się po prostu wytworzy pewien taki otwarty rynek. Także te osoby również będą oczywiście chętnie widziane już z tymi produktami wytworzonymi w oparciu o warzywa i owoce, które tutaj sprzedajemy.